ogromne gratulacje za przerwanie tej czarnej serii, za zwycięstwo za 3 punkty za Wiecianami. Zwycięstwo niespodziewane na pewno, ale patrząc z przebiegu meczu absolutnie zasłużone. No ja powiem tak, przynajmniej tak na sucho, że tak powiem teraz. Zagrywamy to gramy, tak? Widać było dzisiaj ten ogień w zagrywce i naprawdę to, co chłopaki w polu serwisowym dzisiaj robili, no to tak naprawdę później każdy element w jakiś sposób odzwierciedlało i szczególnie myślę, że ta zagrywka dzisiaj była decydująca. Zawiercianie zagrali trochę innym składzie niż zawsze, ale to liczy się przede wszystkim wynik, nasza dobra gra i to, że w końcu stara dobra Kieksa chyba wróciła. Tak, no wróciliśmy naprawdę z dalekiej podróży. Mam nadzieję, że pójdziemy teraz za ciosem, bo gdzieś tam, kurczę, za długo gdzieś tam krążyliśmy po tym dnie, ale cieszę się, że powstaliśmy z niego, bo było nam ciężko w pewnym momencie. To chyba wyprawa po punkty do Lubina chyba będzie w lepszych humorach i w końcu potrzebowaliśmy tego impulsu. Tak, no to jest pewnie gdzieś tam nasz sąsiad w tabeli w tym momencie. Podobna ilość punktów, więc jak najbardziej do Lubina jedziemy grać, zagrać dobry mecz i po punkty, tak? Gelu, powiedz, jak smakuje taka wygrana, zasłużona jak najbardziej po serii porażek i taka widowiskowa gra, na którą po prostu czekaliśmy bardzo, bardzo długo? No na pewno bardzo dobrze, tu żadna inna odpowiedź by nie pasowała. To było nam na pewno potrzebne. Nie spodziewaliśmy się pewnie, że jakbyśmy spojrzeli w terminarz, że akurat w tym meczu przełamiamy swoją czarną serię. Ale to pokazuje, że niezależnie od tego, jak gramy w poprzednich meczach, to nie należy nas lekceważyć, bo no zawsze to robiliśmy, że wychodziliśmy na mecz i próbowaliśmy wygrywać. W ostatnim czasie coś nie szło. Na szczęście w tym meczu się odblokowaliśmy. Dużo lepiej czuliśmy się na boisku, na pewno jako drużyna. No jest efekt tego w postaci zwycięstwa. W porównaniu z poprzednimi tygodniami na pewno lepsza obrona, lepsza zagrywka. Właściwie w każdym elemencie tego rzemiosła siatkarskiego byliśmy lepsi. To był jakby jeden moment przełamania, czy to był proces, do którego trzeba było dojrzeć? Na pewno w ostatnim tygodniu lepiej dużo trenowaliśmy. To też dzisiaj na odprawie przedmeczowej podkreślał trener, że tydzień treningowy był bardzo dobry. No myślę, że to ma duży wpływ, duża zależność jest od tego, jak się trenuje w tygodniu. My wyglądaliśmy dobrze, no i przełożyło się to na spotkanie. To w takim razie duży kamień spada z serca i chyba po prostu łatwiej będzie podchodzić do kolejnych ligowych wyzwań. Tak, jak najbardziej, na pewno na większym luzie. Jest to dla nas duże po prostu wsparcie takie psychiczne, to zwycięstwo. Więc w następnych meczach myślę, że będzie to już na pewno lepiej wyglądało.